Artur Tyszkiewicz, od 1 września 2021 roku dyrektor Teatru Ateneum. Witam, dzień dobry, panie Arturze. Dzień dobry, witam. Ale dyrektor naczelny czy artystyczny? Czy tak można powiedzieć, dwa w jednym, o tak bym to określił. Wracamy do takiej idei czy koncepcji, która już bywała w Teatrze Ateneum, na przykład podczas dyrekcji dyrektora Domalika. Znaczy, że jest po prostu dyrektor, który zajmuje się sprawami artystycznymi. Zastępca lub zastępcy wyręczają go w innych sprawach i pomagają w innych sprawach. Ja pytam o to, dlatego że pan jest reżyserem i dlatego że na deskach Teatru Ateneum jeszcze też w repertuarze jest jeden na pewno spektakl, czyli Dwór nad Narwią w pana reżyserii. Nie pomnę teraz, czy Transatlantyk jeszcze jest, czy nie, ale to jest po prostu spektakl, który pamiętam, jak ogromne zrobił na mnie wrażenie. I pytam, dlatego o to pytam, o tą naczelność i artystyczność, dlatego że ja mam ciągle w głowie jakieś takie przekonanie, że artyści do tego siedzenia za biurkiem i podpisywania papierów tak się nadają umiarkowanie. Ja wiem, że ma pan już takie doświadczenia i rozumiem, że już pan w ogóle o tym nie myśli, że już jest to coś takiego totalnie normalnego, tak? Ja powiem inaczej, ja siebie nie uważam za artystę, tak bym powiedział. Wykonuję zawód reżysera teatralnego. Czasami bywam dyrektorem, zdarza mi się. Natomiast absolutnie nie uważam siebie za artystę. Po prostu mam zawód reżysera. Czasami, jakby to powiedzieć, przez chwilę mogę poczuć coś innego, coś zbliżonego do artyzmu w tym, co robię. Ale może właśnie to podejście do mnie samego ułatwia mi zadania dyrektorskie. Dobra, no nie będę tutaj komentować tego, że to na pewno jest jakaś kokieteria i tak dalej. Tym bardziej, że ma pan na koncie naprawdę parę takich spektakli, które zapadają w pamięć. No ja prócz tego Transatlantyku, który jest tutaj w Ateneum, który jest naprawdę znakomitym spektaklem, o którym się mówi, do którego się odwołują już w tej chwili ludzie, on jakby wszedł bardzo mocno, no to ja też pamiętam, nie wiem, Sprzedawców gumek z teatru Imka sprzed 11 lat bodaj. I to jest też takie przedstawienie, które widziałam raz, ale które mi z głowy nie wychodzi, więc w tym sensie to mówienie, że nie jestem artystą, to ja to cały czas odbieram jako leciutką kokieterię. No ale no dobra, możemy nie, tego tak, nie drążyć. Naprawdę tak nie jest. No po prostu mam takie, a nie inne przekonanie o tym, co robię w teatrze i o sobie. I jakby też mam świadomość takiej dużej odpowiedzialności bycia dyrektorem, bo ja naprawdę nie zostaję dyrektorem po to, żeby realizować jakieś moje prywatne wizje artystyczne. Ja sobie zdaję sprawę, że w dużej mierze jest to, jakby powiedzieć, żmudna praca, która ma na celu zapewnienie godziwych warunków bytu również ludziom, prawda? To nie jest tylko artyzm, to nie jest tylko to, co się dzieje na scenie, ale również są to sprawy związane z bardzo poważnymi rzeczami bytowymi, zwłaszcza w tych czasach, które już są, w których jesteśmy i które nas niestety chyba jeszcze czekają. No jesteśmy na nowej scenie Teatru Ateneum. Na tej nowej scenie rejestrujemy tę naszą rozmowę. Z jakim pomysłem właśnie, z jaką treścią przychodzi pan do Ateneum jako dyrektor? No ja chciałbym kontynuować to, co, z czego znane jest Ateneum od lat i jakby ten kierunek artystyczny, który wyrobił markę Ateneum. Mianowicie dla mnie Ateneum zawsze było przede wszystkim teatrem autora i aktora, prawda? To jest taki rodzaj teatru, który ja lubię, który sam uprawiam. Ja często lubię się chować za autorów i aktorów. I mam takie poczucie, że no ten zespół, który jest wspaniałym zespołem aktorskim, będzie tym podstawowym medium rozmowy z widzem, bo następny element, który będzie istotny, to będzie rozmowa z widzem, bo można zakładać dialog z widzem lub dialog z samym sobą, jako właśnie artystą. Ja zakładam dialog z widzem, to znaczy chcę zapraszać publiczność do Ateneum i chcę, żeby to miejsce stało się ich miejscem i żeby publiczność miała poczucie przede wszystkim, że ktoś z nimi rozmawia, że ktoś do nich mówi i chce im coś powiedzieć. Czasem śmiesznego, czasem mniej śmiesznego, czasem ważnego, czasem i śmiesznego, i ważnego zarazem.
Więc takie wybory artystyczne zapewne się pojawią. Oczywiście warto też zauważyć, że rozmawiamy sobie na scenie 20, nowej scenie Ateneum, która być może od stycznia stanie się jedyną sceną Teatru Ateneum, ponieważ wchodzimy właśnie w ten ciężki czas remontu głównej sceny i głównej siedziby. O którym to remoncie się już mówi i mówi, ale on ciągle jakby jest planowany i ciągle nie doszedł do skutku, no bo ja też już słyszałam parę razy o tym, że już za chwilę zaczynamy, no ale teraz jesteście na to gotowi, przynajmniej w tym sensie, że jest ta scena. Tak, i to rzeczywiście należy podziękować poprzedniej dyrekcji, bo dzięki staraniom poprzedniej dyrekcji, no jakby to powiedzieć, mamy gdzie siedzieć, no, tak bym powiedział, bo w czasie remontu byłoby bardzo trudno. A jeszcze te sytuacje remontowe pogłębiła pandemia, to znaczy bardzo trudno, sądzę, będzie gościnnie grać na innych scenach teatralnych, ponieważ te sceny będą chciały odrobić jakby straty popandemiczne i będą chciały grać swój repertuar w dużym zakresie, więc to, że ta scena tutaj jest, jest dużym błogosławieństwem. Tak, no już na niej się odbyły premiery, więc to jest już taka scena, powiedziałabym, ochrzczona, więc już i to były bardzo rzeczy udane, w związku z tym no można mieć nadzieję, że tak będzie dalej, ale tak bardzo ogólnie powiedział Pan o tym planie, a jednak no, sensem takiej opowieści, zwłaszcza kiedy jesteśmy naprawdę w przededniu otwarcia nowego sezonu, no są jednak konkrety, tak. Panie dyrektorze. Tak. Poproszę. No więc w grudniu mamy pierwszą premierę nową i to jeszcze od razu startujemy z prapremierą. Będzie to prapremiera tekstu Rafała Wojasińskiego, nazywa się Długie życie. Jest to tekst, który moim zdaniem no jest gdzieś inspirowany Krzesłami Joneski, opowieść o dwójce starych ludzi, którzy żyją wiecznie tak naprawdę. W rolach głównych Marian Opania i gościnnie Anna Seniuk zagra. Towarzyszą im Bartek Nowosielski i Olga Szarzyńska. I to premierę mamy, pierwszą premierę mamy w grudniu. I to będzie też tutaj, tak? Tak. To znaczy wszystkie premiery planujemy już tutaj. Tylko tu. Tak, no bo robienie premiery w tamtych warunkach, potem przystosowywanie jej do tych warunków, które są zbliżone, ale jednak inne. Jasne. No, szkoda pracy i energii, tak, prawda? Tak. Potem wejdzie Piotr Tajczak. Trwają jeszcze ustalenia tekstu, więc nie mogę powiedzieć z czym, ale rozmawiamy na ten temat. No dobra, a Rafał Wojasiński to w reżyserii? A w reżyserii oczywiście Waldemar Modestowicz będzie reżyserował, który jest znany bardziej jako rewelacyjny reżyser radiowy i dubbingowy. Natomiast ja uważam, że jeśli chodzi o tekst Wojasińskiego, to jest bardzo dobry wybór. I czekam już na efekty pracy Waldemara bardzo. To mamy premierę grudniową, potem wejdzie Piotr Tajczak. Jeszcze czekamy, ustalamy z czym. Następnie pojawi się Iwona Kępa z premierą na maj. Rozmawiamy teraz w sprawie praw do rewelacyjnej, do możliwości adaptowania rewelacyjnej powieści Eleny Ferrante, Córka. W roli głównej wystąpi Agata Kulesza. Czyli wiadomo dla kogo, tylko jeszcze zobaczymy, czy się uda z tym tekstem. Czekamy po prostu, czekamy na prawa, tak? Wystąpiliśmy o prawa, jesteśmy w trakcie załatwiania praw. Ja mam nadzieję, że to wszystko bardzo pozytywnie się skończy. Tam będzie bardzo dobra obsada, bo tak jak powiedziałem, Agata Kulesza, Paulina Gałązka będzie również w tym grała, a również Magda Szejbal, więc fajny babski spektakl. Fajny taki babski spektakl, ale no myślę, że nie tylko dla kobiet. O, tak bym powiedział. A dla siebie niczego pan nie planuje? Ja założyłem, znaczy ja skromnie będę pomagał w takim wydarzeniu, nazwijmy to tak, które planujemy na Sylwestra. Będzie to koncert sylwestrowy, który chcemy zrealizować. Nazywać się to będzie Młynarski Biesiadnie. Nasz kierownik. No, odważnie, Młynarski Biesiadnie, dobra. Odważny bardzo tytuł, który zaproponował mi nasz kierownik muzyczny, który Wojtek Borkowski. Który wyreżyserował fantastyczne tutaj przedstawienie z piosenkami Młynarskiego. Zresztą to był jego debiut reżyserski. Więc jakby idziemy dalej tym tropem.
No ja troszeczkę tam reżysersko, umówiliśmy się, będę pomagał. Natomiast powiedziałem sobie tak, że jeżeli nie będzie takiej konieczności, znaczy jeżeli nic się nie wywali w tych planach, no to ja w pierwszym sezonie dam szansę innym, bo sądzę, że będę miał co robić. No. I najpierw chcę się rozeznać w tej materii teatru na poziomie tym dyrektorskim, a na reżyserię myślę, że jeszcze przyjdzie czas. Planuję to na następny sezon. Też nie ukrywam, czekam, może ta sytuacja pandemiczna się wyjaśni, ponieważ w tym sezonie planujemy te nasze premiery. Ostrożnie. Ostrożnie bardzo. Są to głównie teksty mało obsadowe. I ja to robię całkowicie świadomie. Właśnie dlatego, żeby móc doprowadzić do premiery, mówiąc najprościej. Bo doświadczenia innych teatrów z dużymi produkcjami uczą, że często te prace trwały po 9 miesięcy. No my sobie na takie rzeczy nie możemy pozwolić. Więc to są mało obsadowe rzeczy i ten sezon będzie takim sezonem, no, z założenia nadal pandemicznym, bo wszystkie doniesienia są takie, że nie wiadomo, że co nie wiadomo, co będzie, więc jesienią. No nie mogę podejmować tak dużego ryzyka. Pod koniec sezonu rozpocznie próby Wawrzyniec-Kostrzewski, ale premiera będzie już w następnym sezonie, więc będziemy mogli o tym mówić później. No dobrze, okej, okay, nie, no ja też nie chcę jakoś tutaj strasznie naciskać. Bardziej mnie interesowało to, w jaką stronę pan pójdzie, no bo też patrzę na to, na rzeczy, które pan reżyserował i to jest jednak ciągle poruszanie się w kręgu tej współczesnej literatury dramatycznej, jakkolwiek nazywamy współczesnym jednak dramaturgiem, nie wiem, Mrożka czy Gombrowicza, no może Szekspira trochę mniej, tego Szekspira też pan parę razy robił. Tak. I to są też takie, powiedziałabym, rzeczy, które ciągle rezonują, to znaczy, które ciągle się tam gdzieś odzywają i sięganie dzisiaj czy po Mrożka, czy po Gombrowicza wydaje się niemalże oczywistością, prawda? A jednocześnie no, powstaje masa rzeczy zupełnie na nowo pisanych, zupełnie współczesnych i też takich, na które no, trzeba mieć oko i Ateneum zawsze to oko miało i trochę to, o czym pan mówi tutaj, no, to wszystko potwierdza. Tak, bo właśnie to jest ważne, jakie się robi założenie podstawowe. Tak? To troszeczkę tak, jak się reżyseruje spektakl, to uczyli mnie moi mistrzowie zawodu, uczyli mnie, żeby zawsze umieć powiedzieć w jednym zdaniu, o czym to ma być. W jednym zdaniu, o czym to ma być. I tutaj podobnie, to znaczy jeżeli my zakładamy dialog z publicznością, no to automatycznie dobieramy i tak reżyserów współpracujących i teksty, i autorów, które ten dialog umożliwiają. Dlatego no, w tym pierwszym sezonie, myślę, że i w następnych, no, nie pojawiają się reżyserzy, którzy z założenia i mają do tego prawo, nie zakładają dialogu z publicznością, tylko dialog jakby ze swoimi wizjami, ze swoim rodzajem teatru, widzenia świata i tak dalej, i tak dalej. No, Ateneum jest innym miejscem i uważam, że takim miejscem powinno pozostać, bo przecież na miły Bóg, no nie mogą te teatry być takie jednakowe. Same, takie same, ktoś może chce obejrzeć coś w Ateneum i styka się z innym teatrem, może pojechać przez most i obejrzeć Teatr Powszechny, prawda, i pójść do Powszechnego. Też tego, ta różnorodność teatrów i oferty teatrów warszawskich jest właśnie tym, co powinno być. No, tym, proszę bardzo, możemy sobie wybrać, widz ma prawo wybrać i ma możliwość wyboru. No. No, uważam, że Ateneum powinno trzymać jednak poziom takiego teatru literackiego, opartego na literaturze, tak jak mówię, autorze, aktorze. Aktorze. No i bo taki, pan jest zwolennikiem takiego właśnie teatru, który jest teatrem repertuarowym, ale też w tym sensie, że jest tym teatrem zespołowym. Ja tutaj miałam okazję w tym minionym pandemicznym sezonie parę razy wejść za kulisy i rozmawiać z aktorami dramatycznego i z tymi już, którzy są tutaj lat naście czy dziesiąt i z tymi, którzy są tutaj kilka sezonów i oni wszyscy mówią jednym głosem. To jest coś w ogóle niesłychanego. Jak oni są też ze sobą zżyci i związani. To jest, ja myślę, wielka wartość. Tak, no też mi powtarzano i byłem tego świadkiem, bo terminowałem w Teatrze Współczesnym w Warszawie pod okiem Erwina Aksera i Macieja Englerta i obserwowałem
jak to wygląda od kulis. I zawsze mi mawiano, że taki zespół teatralny w takim właśnie rozumieniu, jakim pani mówi, jest takim odzwierciedleniem struktury rodzinnej, to znaczy, w której są dziadkowie, wielopokoleniowej rodziny, w której są dziadkowie, ojcowie, dzieci, prawda, i to. I to troszkę tak funkcjonuje, tak? Którzy nawzajem ze sobą rozmawiają, uczą się, prawda, i to młodsi od starszych. I gdzieś również nie tylko zawodu, ale pewnej tradycji teatru, anegdot, co też jest bardzo istotne. No. Bo umówmy się, że teatr żyje nie tylko na scenie i jakby pracą związaną ze sceną, ale ja uważam przynajmniej, że teatr żyje też w anegdocie i przekazywanie tych anegdot z pokolenia na pokolenie jest pewną taką niepisaną tradycją, którą ja bardzo lubię i z tym w Ateneum mamy do czynienia, no, to, i ja to bardzo cenię. Jeśli myślę zespół, to myślę o trzech teatrach może w Warszawie. I Ateneum jest w tej trójce niewątpliwie. I ja myślę, że to jest rodzaj takiej wartości, którą też trzeba ochronić, chociaż bardzo duża część świata nam mówi nie, to już jest coś strasznie starego, to już jest passé, na to już nie ma w ogóle przestrzeni w dzisiejszej rzeczywistości. Na tego jakby rodzaju instytucję rozumianą właśnie w taki sposób, że mamy ten zespół, tak. Mamy... No. Tak, to, ale to też to wszystko jest tak, że czasy się zmieniają, bo ja rozmawiałem z dyrektorami dużo starszymi ode mnie, którzy mi uświadomili jedną rzecz, ta zespołowość taka ścisła, o jakiej tu rozmawiamy, ona miała miejsce w czasach, w których możliwości pracy dla aktorów były bardzo małe. Czy tak naprawdę można było pracować w teatrze i to było najważniejsze dla wszystkich aktorów, po czym rzadko zdarzał się film lub trochę w radiu. Natomiast w dzisiejszych czasach te możliwości są nieporównywalnie większe i teatr zaczyna mieć coraz większą konkurencję w postaci różnych seriali, których jest masę. No tak, i tam jednak pieniądze są zupełnie inne. I na przykład proszę zauważyć, że teraz bardzo ciężko jest pozyskać do teatru aktorów o takich, bym powiedział, bardzo mocnych, głośnych nazwiskach. Ponieważ oni po prostu nie mają czasu, żeby grać w teatrze. A też i troszeczkę im się to nie opłaca finansowo. W związku z tym te dwie rzeczy, brak czasu plus niekonkurencyjność finansowa teatru, powoduje, że w teatrze grają tylko ci, którzy teatr bardzo kochają i nie mogą, nadal czują potrzebę więzi z teatrem. I nie ma takich już afiszy teatralnych, jakie były kiedyś, prawda? Że od najmniejszej roli do największej same nazwiska mocne, wielkie. Ale tutaj też jest pana rola, żeby z jednej strony nie ograniczać swoich aktorów, ma pan tu parę gwiazd w tym teatrze oraz parę gwiazd wschodzących. No a z drugiej strony, czyli dać im trochę tego powietrza, żeby oni mogli gdzieś, tak, a jednocześnie, tak, żeby chcieli grać. Tak, tak, to jest sprawa takiej, jakby to powiedzieć. Ale też rozumiem, że to jest coś oczywistego, to jest, tak? To nie jest coś, przeciwko czemu pan się nie, buntuje. Nie, absolutnie. To jest człowiek rozsądny, racjonalny, za takiego się uważam. W momencie, kiedy zastaje daną rzeczywistość, to może chcieć albo ją rozwalić i zmieniać, myślę, że to jest głupia postawa, albo ją zaakceptować w sposób racjonalny. Więc to, co powiedziałem, jest tylko wyrazem mojej akceptacji takiego stanu. To znaczy tak jest, było inaczej, teraz jest tak, inaczej nie będzie. W związku z tym w tych warunkach, które są, jednak chcę dać możliwość jakby pracy aktorom, nie tylko w teatrze, ale również jakby dać możliwość pozostania w teatrze, prawda? I jakby współpracy cały czas z teatrem. Więc no to wymaga takiej mądrej, jakby tu powiedzieć, polityki. I też planowania bardzo. I planowania z dużym wyprzedzeniem pewnych rzeczy, dalekosiężnego, tak żeby moglibyśmy się umówić na pewne rzeczy, żeby też aktorzy wiedzieli, w jakiej części będą zajęci w teatrze, a w jakiej mogą być
poza teatrem i sobie to planować. Czy jest jeszcze coś, o co ja nie zapytałam, a co jakoś jest istotne, na co chciałby pan zwrócić uwagę? Wydaje mi się, że nie. Po prostu ja nie jestem zwolennikiem jakichś manifestów, deklaracji. Rewolucji. Rewolucji, ale też takiego właśnie... Ja uważam, że najlepszym manifestem będę to, co będę robił, co uda mi się zrobić, nie co będę robił, co uda mi się zrobić. To jest najlepszy manifest. No tak, bo są plany, założenia. Są plany, założenia, a to jest kwestia, każdy ma wspaniałe plany i podejrzewam, że wszyscy, którzy na przykład startują w konkursach na dyrektorów, mają wspaniałe plany zapisane w tychże swoich programach. Całą sztuką jest umiejętność zrealizowania tych planów, więc ja nie tworzę manifestów, będę się starał rzetelnie pracować na rzecz Ateneum i publiczności Ateneum. No i może za jakiś czas się spotkamy i zobaczymy, co mi się udało zrobić. I to będzie najlepszy manifest. No, no to tak zróbmy. Jesteśmy umówieni. Ja tylko jeszcze powiem, że za chwileczkę, lada moment, na początku sezonu wreszcie na scenie odbędzie się jeszcze jedna premiera, która czeka bardzo długo na to, żeby pokazać się publiczności. To będzie Ława Przysięgłych w reżyserii Jakuba Krofty. Akurat mówię o tym spektaklu, bo on jest mi wyjątkowo bliski, bo bardzo byłam blisko przy jego powstawaniu. No a poza tym to spektakl też czeskiego autora, więc właściwie to będzie ta pierwsza premiera sezonu, prawda? Właściwie to będzie pierwsza premiera sezonu, tak? Ja przepraszam, bo ja o tym nie wspomniałem, bo jakby mam poczucie, że to jest jeszcze z poprzedniego. Że to jeszcze z poprzedniego, że miała premierę, oczywiście online, no to nie jest to samo, ale cieszę się niezwykle, że nareszcie, mam nadzieję... No tak, 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 odpukujemy tutaj się wszystko. Trochę jeszcze jest czasu do tego momentu i nie wiemy, jak ta sytuacja pandemiczna się rozwinie, ale mam nadzieję, że uda się zrobić nareszcie premierę na żywo z publicznością tego tekstu. I przyjeżdża reżyser, będzie sobie jeszcze pewnie coś tam korygował. No i ruszamy, tak. I to tak naprawdę będzie pierwsza premiera. No. No więc na ten nowy sezon 2021-2022 chyba to, co najważniejsze, to żeby znikły maseczki i wszelkie możliwe ograniczenia, a myślę, że z resztą wyzwań to teatr sobie poradzi sam. Tak, to czyli życzmy sobie tego, żebyśmy mogli grać i spotykać się w teatrze. Jeżeli to będzie możliwe, to reszta jakoś się włoży. Artur Tyszkiewicz, dyrektor Teatru Ateneum. Bardzo dziękuję. Dziękuję również za rozmowę. Dziękuję i zapraszam Państwa do Ateneum. Koniecznie.